szanowni państwo i nasi bohaterowie. Volvo S90 i Volvo V90 po raz pierwszy w Polsce. Polska premiera na państwa oczach. Jakie są różnice tych aut w stosunku do ich poprzedników? Te samochody są zupełnie inne. One zostały zbudowane całkowicie od nowa, szanowni państwo. Mają nowe nadwozie, nowe wnętrza, nowe wreszcie silniki, czy też architekturę elektroniczną. A co najważniejsze, także nowy design. Często producenci aut mają pewne obawy, czy też lęki, żeby wdrożyć do produkcji piękne samochody, które często burzą i łamią pewne stereotypy. Nam tej odwagi nie brakowało. Dla przykładu, proszę, chciałem państwu zwrócić uwagę na przody tych dwóch samochodów, a w szczególności lampy o charakterystyce litery T. My nazywamy to motora. Te same lampy były użyte w samochodach koncepcyjnych. W środku znajdziemy najwyższej jakości materiału. Naturalną skórę, oczywiście naturalne drewno i wreszcie odpowiednie dobrane metale. Ale chciałem państwu zwrócić uwagę na jeden element, centralny element konsoli. Jest to ekran dotykowy, który w przypadku tego wnętrza zastępuje dziesiątki różnych przycisków, które burzyłyby harmonii piękno tego wnętrza. I chciałem tutaj powiedzieć, że zdecydowanie produkujemy najbezpieczniejsze samochody w swoich klasach i najbezpieczniejsze samochody na świecie, nie boję się opowiedzieć. Gdy rok temu Volvo XC90 zostało podane testom przez Europejski Instytut NCAP, badaczom, inżynierom zabrakło skali ocen. Wreszcie także rok temu jeszcze bardziej rygorystyczne testy przeprowadzone przez Amerykański Instytut IAS. Tam także wygrało Volvo XC90. Szanowni państwo, chciałem przypomnieć, iż technologia S90 i V90 bazuje na technologii Volvo XC90. Więc podsumowując tą część związaną z bezpieczeństwem, no zdecydowanie jesteśmy liderami. Volvo S90, V90 jako pierwsi na świecie wprowadzamy system, który zatrzyma samochód w sytuacjach krytycznych, kiedy przed nami na drodze pojawi się nagle duże zwierzę. U nas to może być sarna, w Skandynawii bardzo często przypadkiem jest to łoś. Także unowocześniliśmy nasz system City Safety, który pozwoli nam zahamować samochód w sytuacjach nagłych, kiedy przed nami ktoś się zatrzyma lub też pojawi się w sytuacjach krytycznych rowerzysta czy też pieszy. Szanowni państwo, wprowadzamy także technologię, system bezpieczeństwa, która samoczynnie, bez pomocy kierowcy, utrzyma samochód na pasie ruchu. Taką sytuacją, kiedy ktoś zemdleje na tym zasie. Proszę sobie wyobrazić, iż w przyszłym roku w Göteborgu będzie flota samochodów Volvo, która same samochody bez pomocy kierowców będą się poruszać po drogach tego miasta. To jest rewolucja. Pod maską mamy wiele wariantów, wiele silników. Ja zacznę od tych, które kochamy najbardziej, które Polacy najbardziej cenią. To są silniki oczywiście diesla. Jest kilka wariantów od 150 do prawie 240 koni mechanicznych. Też są oczywiście silniki benzynowe od 250 koni do ponad 320 koni mechanicznych. Ale chciałem powiedzieć o jednostce napędowej, która jest moja, no najbardziej bliska mojemu sercu, szczególnie po tym, jak miałem okazję się nią przejechać. To jest hybryda. Są dwa silniki, łączące w sobie silnik benzynowy i silnik elektryczny o łącznej mocy ponad 400 koni mechanicznych. Ten samochód Volvo S90 będzie dostępny dla państwa przez